Kia. Movement that inspires. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nowego Seeda w wersji GT w kolorze czerwonym. Zapraszam na krótki filmik. Kia Seed GT, kolor New Infrared. GT z pakietem bezpieczeństwa. Czym się różni GT od zwykłej cywilnej wersji? Ma inny grill, mamy felgi 18. Te felgi znamy z ProSeeda GT. Czerwone wstawki w nadwoziu. One akurat tutaj przy tym kolorze nadwozia trochę giną, ale może niektórym o to chodzi. W wersji GT w Seedzie, w hatchbacku po lifcie mamy pływające kierunki, co widać właśnie w tej chwili. Wygląda to fajnie. Dwie rury wydechowe, które faktycznie są rurami wydechowymi. I nowe reflektory poliftowe, no ale to akurat każdy Seed. Ten grill wygląda tak. Obejrzyjmy sobie tapicerkę, jak ona wygląda w wersji GT. Kubełkowe fotele, skóra po bokach, logo GT, w środku zamsz. Ładne czerwone przeszycie. Tu mamy wyprofilowanie fotela jak w X-Seedzie, który pokazywałem ostatnio. Ścięta kierownica, czerwona nitka i na drzwiach, i na kierownicy. A tu nie zajrzymy, bo mamy opony. Więc możemy sobie zobaczyć tutaj. Czerwona nitka, wykończona na miękko, piano black. Piano black tutaj. Przeszycie deski, deska miękka, jak we wszystkich Seedach. Kierownica ścięta, drążek zmiany biegów wygląda tak, czerwona nitka na meszku, na mieszku, czy jak to się tam nazywa, roleta, przesuwany podłokietnik, auto hold, tak tapicerka wygląda. Mam nadzieję, że światło nie zmieni nam koloru tej tapicerki. Zajrzyjmy do środka. Fotel się odsunął, czyli mamy tutaj system ułatwiania wsiadania, mamy pamięć fotela. Pakiet bezpieczeństwa, więc jest martwe pole, cyfrowe zegary. Nowe logo. Duża nawigacja, przycisk start-stop. Sportowy tłumik i to nawet, myślę, że nawet na filmie będzie słychać. Włączmy tryb sport. Słychać, że już buczy bardziej. Podejrzewam, że akurat teraz to też jeszcze nas tutaj podkręca głośnik wewnątrz pojazdu. Tak wygląda wnętrze tego samochodu. Zegary, kamera. Za chwilę Wam jeszcze pokażę tapicerkę.
To było na tyle, jeśli chodzi o nowego Seeda w wersji GT. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie, jeśli film Wam się podobał, był dla Was przydatny, to prośba o lajka, a najlepiej subskrypcję. A jeśli macie jakieś pytania albo chcielibyście coś zobaczyć na filmie, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się spełnić Wasze prośby. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.